Dobry. Nazywam się Dariusz Jemenek, jestem współtwórcą serwisu Instelling.pl, jednej z popularniejszych darmowych platform dla nauczycieli. Obecnie ponad 200 tysięcy uczniów korzysta, używając się języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, także języka polskiego. I chciałbym w niniejszym nagraniu pokazać, jak można wykorzystać nową, bardzo fajną funkcję Instellinga, czyli zadawanie prac domowych. Myślę, że szczególnie przydatną teraz w okresie nauki zdalnej. Moduł pracy domowej wykorzystać można oczywiście, kiedy się jest zarejestrowanym nauczycielem na Instellingu. Przypominam tym, którzy nie wiedzą, całkowicie darmowa rejestracja, całkowicie darmowe korzystanie, bez żadnych haczyków, jak w różnych serwisach, a także całkowicie darmowe dla uczniów. Jak chcą się Państwo zarejestrować, ciągle można dołączyć. Tutaj na dole pokazuję, pokazuję adres bit.ly łamane przez IL, jak Instelling, myślnik, rejestracja. Pod tym adresem ciągle się Państwo mogą zarejestrować jako nauczyciele. Znowuż całkowicie za darmo i bez zobowiązań. A już teraz przechodzę do rzeczy, żeby pokazać, jak działa ten nowy, fajny feature polegający na możliwości zadawania pracy domowej. Na ekranie widzą Państwo panel nauczyciela, czyli to, co nauczyciel widzi już po zalogowaniu się na stronę Instelling, jako zarejestrowany nauczyciel. No i klikam sobie w wybrany buton klasy. Wybieram sobie jakąkolwiek klasę, którą już mam założoną wcześniej. To są etapy, które akurat Państwo mogą prześledzić na innych naszych nagraniach i skorzystać z podręcznika metodycznego, żeby się dowiedzieć, jak to zrobić, lub ze szkoleń darmowych. No, ale wyobraźmy sobie, że chcą Państwo po prostu wypróbować na żywo, zobaczyć, jak to działa. Wybieram sobie klasę, no i w tej klasie mam moduł prace domowe. Jak kliknę w prace domowe, czyli tutaj, no, w tej chwili nie mam żadnych prac domowych, więc klikam dodaj pracę domową. Wybieram sobie nazwę. No niech to będzie, powiedzmy, nazwa, jaka to może być nazwa. Niech to będzie, powiedzmy, poduszkowiec. Taka to będzie nazwa. No i jaką by datę tu sobie wybrać? Niech będzie, że jak mamy dzisiaj 15 grudnia, niech to będzie praca domowa na 17 grudnia. A co tam? Niech się nie lenią, niech zrobią tę pracę nam do godziny 6 po południu. Do godziny 6 po południu na piątek 17 grudnia. No i tutaj wpisujemy polecenie. Polecenie, powiedzmy, niech będzie takie. Opisz, co widzisz na zaprezentowanym filmie. I oczywiście opisz po angielsku. Proste zadanie, nie trzeba specjalnie wysilać. Muszę oczywiście wybrać jakiś, mogę wybrać jakiś link do YouTube'a, jeśli mam taką fantazję. Nie muszę, to może być polecenie czysto opisowe, ale powiedzmy, że będę chciał wybrać tutaj film i niech to będzie film, który znajduję na bieżąco, żeby nie było, że to coś przygotowałem wcześniej. Wybieram sobie po prostu film Monty Pythona, film na YouTubie, znany sketch o poduszkowcu. Wrzucam jego tutaj link. Klikam zadaj. Mam zadane zadanie. Jak Państwo widzicie, od razu widzę też termin zakończenia. Widzę, ilu uczniów już odrobiło oraz ilu uczniów w klasie na razie nie odrobiło tej pracy. Jak kliknę w zadanie, to widzę także, który uczeń napisał, który nie napisał. Oczywiście także mogę podejrzeć ocenę. Ocena to jest oczywiście to, co Państwo tam możecie wpisać, bo jak kliknę w pracę samą, widzicie swoje polecenie, widzicie, jaką odpowiedź napisał uczeń. Następnie możecie napisać notatkę dla ucznia, którą tę notatkę uczeń będzie mógł przeczytać. To może być taka informacja zwrotna. I też możecie od razu poinformować ucznia o tym, na jaką ocenę zasłużył. I następnie oczywiście to możecie także zapisać. Tutaj napiszę, powiedzmy, dobra robota, ale 3+, powiedzmy, taka średnia robota, no ale niech będzie. Klikam zapisz i jak wrócę, to już Państwo widzicie, że uczeń dostał 3+. To oczywiście w systemie jest pokazane, że 3+, praca nie napisana, co jest troszeczkę może paradoksalne, ale przecież można sobie wyobrazić także sytuację, gdybyście mieli taką fantazję, żeby pozwolić uczniom przesyłać pracę e-mailem czy w jakiejkolwiek innej formie na Teamsach, no to także moglibyście w ten sposób dać uczniowi informację zwrotną, chociaż to trochę bez sensu, łatwiej to zostawić wszystko w systemie. No i tyle. Moim zdaniem bardzo fajna nowa funkcja, która strasznie ułatwia dawanie informacji zwrotnej od razu uczniowi, ale także kontrolę, który uczeń napisał, który nie napisał. Widzicie to od razu na żywo. I także myślę, że dość fajnie można zadać funkcję, tutaj funkcją
zadawania z nagraniem YouTube'a, no ponieważ to jest taki naprawdę samograj językowy. W każdej chwili każdy z nas, kto uczył kiedykolwiek języków, wie, że zadanie filmiku na YouTubie z krótkim komentarzem, co trzeba zrobić, to jest super fajna sprawa, można wykorzystywać także do bieżących wydarzeń. A tutaj w Instalingu od razu wszystko jest w jednym systemie, mogą to Państwo zadać oprócz słówek i oprócz ćwiczeń gramatycznych, które Państwo zadajecie na co dzień.